jak gdyby ta nagroda, którą Marek tutaj, to ja myślę, zawsze do niego mówię Marek, bo Wiktor to za długie imię. I gdyby Marek Lejo otrzymał tę nagrodę za rok, to by otrzymał 50. rocznicę naszej znajomości, ponieważ poznaliśmy w roku 1975. Ja byłem wówczas dyrektorem Domu Kultury w Szczytnie, a on zaczął przychodzić na koncerty. I wyróżniał się w stosunku do innych z publiczności, że śmiał się tak głośno, że zagłuszał innych śmiejących. Po prostu i za drugim czy za trzecim razem mówię, kurde, muszę poznać tego faceta, który mi zagłusza publiczność. I poznał w ten sposób Marka. Marek zaczął coraz częściej przychodzić do Domu Kultury. Powoli żeśmy się zaprzyjaźniali do tego stopnia, że jak później powiedział w wywiadzie, ja byłem świadkiem na jego ślubie, a on był świadkiem na moim rozwodzie. Także w ten sposób się stało. No i później przyszedł stan wojenny. Muszę Państwu powiedzieć, że ja obiecałem swojej córce, że przyjadę 12 lutego na jej urodziny. Marek wtedy nie było specjalnie kontaktu, ale zdarzyło się to, że od świętej pamięci Stanisława Cejrowskiego, który był fantastycznym facetem, on prowadził Estradę Warszawską i dostałem od niego delegację, w której on wpisał, że mam zbadać sytuację kultury w Olsztynie. I powiedział, panie Krzysztofie, tylko niech pan postawi pieczątkę. Mówię, dobre, jak dojadę do Olsztyna, załatwię taką pieczątkę. Poleciałem do Marka i Marek dał mi delegację i pismo, że jestem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jako kontrolujący dystrybucję paczek z zagranicy. No i razem z Markiem zaczęliśmy szaleć po województwie, ponieważ mieliśmy tyle różnych delegacji, że po prostu nosiło nas po wszystkich miastach. Patrzyliśmy, jak to wygląda z tym stanem wojennym. Dopiero nas schaltowali tutaj na rogatkach Olsztyna z strony Szczytna. Taki milicjant, on się nazywał Latar, przytrzymał nas północ i nawet nie pozwalał do samochodu wsiąść. I Marek okazało się, że jest bardzo przebiegły facet, ponieważ następnego dnia mówi, wiesz co Krzysiek, ja cię do tej Warszawy zawiozłem, żebyś już więcej nie miał takich problemów z tymi milicjantami. No i wsiedliśmy w samochód, ale Marek mówi tak, słuchaj, żeby nas się nie czepiali po drodze, to zabierzemy jakiegoś wojskowego ze sobą. No i akurat tam na rogatkach Olsztyna zapakowaliśmy w ten samochód, i od tego czasu jechaliśmy prawie do Warszawy na luziku, bo policja tam za 10 km zatrzymywała, ale widzę, że żołnierz siedzi, czyli swoje. Tak dojechaliśmy do Warszawy i nigdy nie zapomnę tego żołnierza, którego wwieźliśmy, on do Płońska jechał i mówimy, co pan tak szybko przepustkę dostał. Mówi, nie panowie, ja przepustki nie dostałem, to u nas zmarł mój kuzyn, ksiądz tutaj niedaleko Olsztyna i byłem na jego pogrzebie, ale wiecie panowie, pogrzeb miał piękny. On był tak duży jak trzy wesela. Wiecie państwo, pierwszy raz wtedy doszedłem do wniosku, że można. Później Marek oczywiście trafił do polityki. Przede wszystkim reanimował Imkę. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że Imka to nazwa Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej. I wyobraźcie sobie, że gdyby Marek teraz reanimował. I gdyby to w dalszym ciągu nazywało się Związek Młodzieży Męskiej.
kiedy nie ma już młodzieży męskiej. Jest osobą ludzką. Wiecie Państwo, ja się zastanawiam, co to jest osoba ludzka? Bo jeżeli jest ludzka, to jest i nieludzka. I rozmawiałem z takim facetem, który właśnie jest od tych spraw. Ja mówię, dobrze, to jeżeli są same istoty ludzkie, to kto jest osobą nieludzką? Bo według mnie to płci. Jest osobą nieludzką jako dyktator, a mówi nie. Putin jest osobą ludzką. Osobą nieludzką jest Jan Putin. Taka filozofia, proszę Państwa. No i później Marek zaczął pracować to z mniejszościami i muszę Państwu powiedzieć, że teraz rozmawiałem z Markiem parę dni temu i mówię, dlaczego, co robisz? On mówi, wiesz, już jestem na emeryturze. Ale mówię, ale dlaczego się tak wgoniło na tę emeryturę? A on mówi, bo właściwie już nie mam większości. Ale muszę Państwu powiedzieć, z ogromną przyjemnością cieszę się, że Marek został, ponieważ jest to jeden z prawdziwych polityków państwowców. Człowiek, który się przejmuje tym, co się dzieje w kraju, a nie przejmuje się tym, co się dzieje wokół niego. Dziękuję pięknie, Mareczku, gratuluję. Bardzo dziękujemy. Zaproszę teraz do nas pana marszałka Marcina Kuchcińskiego oraz Jacka Panasa, syna patrona Nagrody. O wręczenie statuetki Laura Bobi. Doktorze Marku, bo dla krzyżowych, którzy zamiast Marku przybrają, doktorze Marku i uwagi sobie być może język. Szanowna gratuluję, to była rodzina Henryka Panasa. Szanowni Państwo, przede wszystkim wiele zostało już powiedziane, wyśpiewane prozą, wierszem. Trudno coś dodać do pewnego słowa pana Marka o patronie tej nagrody, ale również fantastyczne słowo pana Krzysztofa Dołczywicza o naszym laureacie i kto mógł zrobić to lepiej niż wieloletni, nie boję się powiedzieć, przyjaciel. Długa znajomość, co zostało dzisiaj podkreślone. Tak jak zostało dzisiaj powiedziane, ta nagroda ona zbiegła się w jednym czasie z odejściem na emeryturę. Dobrowolny, żeby była pełna jasność, Wiktora Marka Lejka na emeryturę, jeśli chodzi o kwestię pełnomocnictwa, również do spraw mniejszości narodowych. Muszę to powiedzieć i chcę to powiedzieć. Jesteśmy jedynym sejmikiem województwa w naszym kraju, który ma komisję mniejszości narodowych ze wszystkich 16 województw i z całą pewnością jest to również zasługa Wiktora Marka Lejka, ale również z wydaniem książki. Lat mniejszości, którą już w wersji roboczej dotykałem, jest już można zobaczyć ją wydrukowaną. To, że mogę dzisiaj Tobie wręczyć tę nagrodę, jest dla mnie oczywiście wielkim zaszczytem, wielką przyjemnością, ale przede wszystkim czymś, co ściska mnie moje gardło, bo przychodząc do sejmiku województwa, do samorządu województwa, moja wiedza o mniejszościach narodowych była skromna. Poznałem tam dwie fantastyczne osoby, dwóch fantastycznych mężczyzn. Milona Sycza, którego dzisiaj przyjmę z nami, a któremu dedykowałaś swoją książkę, i Ciebie. I to dzięki właśnie Wam, Waszej nauce, Waszemu słowu, moja wiedza o mniejszościach narodowych jest zdecydowanie większa. I chociażby za to pięknie. Bardzo się cieszę, że mi przypadło w udziale wręczenie zasłużonej jak najbardziej na nagrody. Thank you.
Jerzego Domańskiego. Albo widzenie pan słów dolować. Dolał. No, wszystko już jest wiadome. Dobra, w świetnej formie. Po raz drugi mam okazję tutaj być i zabierać głos. Dwa lata temu dostał nagrodę Aleksander Kraśniewski i mogę... Pierwsza refleksja jest taka. Przybywa nam marszałków. Proszę Państwa, w Olsztynie mamy marszałka nowego, mamy marszałka starego, ale to nie starego, może to nie jest. Jako człowiek starszy od marszałka mogę tak powiedzieć. To nie jest tylko kategoria... O, proszę, o tak, a to my się znamy już wiele lat. To dobrze świadczy i to chcę też wykorzystać, żeby załatwić jakąś sprawę literatom i dziennikarzom olsztyńskim. Opłaca się panowie marszałkowie, senatorowie, ci obojga i tak dalej, politycy, opłaca się dobrze żyć z ludźmi kultury, z dziennikarzami, z literatami, bo to później jest doceniane przez wyborców. Więc ponieważ marszałek Brzezin już tam z wyżyn Senatu może te jakieś środki tutaj Markowi Książkowi czy Andrzejowi przekazać, ale bieżąca władza, prezydent Olsztyna też mógłby być w tej w tym gronie darczyńców. To się nie zdarza akurat, jeżeli chodzi o władze prezydenckie. W Olsztynie po raz kolejny apeluję i tak trochę, tak jak można powiedzieć, grochę ruszamy. Jest inny powód, żebyśmy dzisiaj się zadumali, a on też się wiąże z polityką. Jak patrzymy na laureata, na pana Wiktora Marka Lejka, też polityka, bo nie padło to, że był radnym i że był posłem, znakomitym, ekumenicznym, to ja sobie tak pomyślałem, że jak piękna byłaby nasza ojczyzna, ile mielibyśmy większego spokoju, ile mniej nerwów byśmy tracili, oglądając rozmaite debaty, ataki, zaczepki, gdyby nasza klasa polityczna szła tropem pana redaktora Wiktora Marka. Ekumenizm, otwartość, dialog, tolerancja. To są słowa, które powinniśmy nieustannie przypominać, zwłaszcza w takim momencie, kiedy widzimy kogoś, kto w życiu nie mówił o tym w mediach, a robił tak. Nie wiem, ile w tym, co pan redaktor robił i jak postępował, jest tradycji rodów, bo przecież Lejkowie to jest ród mazurski z ogromnymi tradycjami, ale są następcy. Bierzmy przykład z tego typu takich przebiśniegów, bo za chwilę będzie znowu coś takiego, taki kwiat wyrastał. Szalotka, nie wiem jak określić tego typu postawy, tego typu ludzi. Coś rzadkiego, pięknego, nad czym każdy się przez dłuższą chwilę chce zadumać. Obyśmy tu zebrali nasi bliscy, nasze rodziny, mając w oczach laureata, widzieli tą piękniejszą, lepszą, mądrzejszą twarz dziennikarstwa i polityki. I na koniec, jako dziennikarz piszący komentarze, projektowe i tak dalej, wiem, co znaczy napisać w życiu 420 cotygodniowych komentarzy. Proszę Państwa, płonić się coś. Przejrzałem tak w biegu. No, napisać można powiedzieć jeszcze się da, ale obronić te teksty po latach
To jest naprawdę wielka sztuka. Gratuluję, cieszę się. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. O odczytanie listu prezesa Związku Literatów Polskich, pana Marka Pawszkiewicza. Bardzo proszę Państwa, Marek Pawszkiewicz jest chory. W związku z tym, upoważnił mnie do przekazania Markowi słów od siebie. Związek Literatów Polskich, Marek Pawszkiewicz, prezes Zarządu Głównego, członek kapituły Nagrody imienia Henryka Panasa. Szanowny pan Wiktor Marek Lejk, laureat 4. edycji Nagrody imienia Henryka Panasa. Drogi laureacie, zaszczyt to dla naszego związku i dla mnie osobiście, że w gronie dotychczasowych laureatów witamy w pana osobie potomka wielce zasłużonej dla Polski rodziny, wybitnego syna surowo doświadczonej ziemi warmińsko-mazurskiej, tolerancyjnego ekumenisty, działacza samorządowego i społecznego, dziennikarza, a także autora wielu publikacji monograficznych wnoszących do historii Polski wartość dodaną. Cenimy sobie zwłaszcza ostatnią publikację dotyczącą organizacji MIMKA, przywracającą do zbiorowej pamięci organizację inspirującą tysiące naszych rodaków do twórczego działania właśnie dla wspólnego dobra. Z radością zaplanowałem przyjazd i osobisty kontakt. Niestety choroba zmusiła mnie do przekazania reprezentacyjnego zaszczytu mojemu przyjacielowi, prezesowi oddziału w Olsztynie, członkowi zarządu Głównego Związku Literatów Polskich oraz kapituły Nagrody imienia Henryka Panasa Andrzejowi Cieślakowi. Upoważniam go do przekazania moich gratulacji, publicznego odczytania i wręczenia oficjalnego listu jako dowodu najwyższego uznania. Przyjmij proszę tą drogą, szanowny jubilacie i laureacie, moje szczere, serdeczne życzenia zdrowia i dalszego owocnego działania. Warszawa, 11 września 2024 roku. Z nadzieją na spotkanie, Marek Pawszkiewicz. Przy tej okazji, przepraszam bardzo, ale chcę skorzystać z okazji i wręczyć Ci, Marku, pakiet publikacji z związku, ale także z projektem, który realizujemy razem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję panu Andrzeju Cieślakowi i do mikrofonu zapraszam pana Jerzego Szczudlika, który czyta list od Aleksandra Kwaśniewskiego. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pan Aleksander Kwaśniewski czuje się bardzo dobrze, a się uśmiawszy tekst tego listu. Laureat Nagrody imienia Henryka Panasa, 4. edycja, szanowny pan Wiktor Marek. Szanowny panie Wiktorze, z największą przyjemnością pragnę pogratulować panu znalezienia się wśród członków zacnego grona laureatów Nagrody imienia Henryka Panasa. Ta szczególna nagroda to wyraz docenienia i podkreślenia wyjątkowości laureatów, ich ciekawych osobowości, bogatych dokonań,
oraz ich nieustającej aktywności, czego Pan jest najlepszym dowodem. Pragnę Panu podziękować, piszę to jako członek kapituły, za Pana szczególny wkład i ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczności Warmii i Mazur. W szczególności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, pojednania między narodami, kultury, dziennikarstwa, eseistyki i felietonistyki. Jako kolejne pokolenie Rodulejków, po Panu Emilu ojcu oraz Panu Bogumile dziadku, kontynuuje Pan z zaangażowaniem piękną rodzinną tradycję, nie tylko patriotyczną, ale również działalności społecznej i państwowej, jako m.in. radny, poseł czy też członek Komitetu Grunwaldzkiego. Dziś doceniamy także Pana warsztat obserwatora rzeczywistości, opisywanej na przestrzeni prawie 10 lat w felietonach na łamach Gazety Olsztyńskiej. 420 felietonów. Jak twórczość publicystyczną dla Za i Przeciw, Hejnału Mariackiego, Tygodnika Powszechnego, czy periodyku Warmia i Mazury. Nagroda imienia Henryka Panasa to zasłużone uznanie dla Pana za lata pracy oraz za cenny wkład w kulturę i rozwój regionu. Pańska działalność bez wątpienia pozostanie inspiracją dla wielu. Życzę Panu dalszych sukcesów oraz nieustającej pasji do tworzenia i działania. Z poważaniem, Aleksander Kraśniewski.